Dzień dobry, moi drodzy Kasiu i Rafale. Dzień dobry, witam. Rafale, czekamy na Twoje punkty do sesji. No to przeczytam to, co wysłałem do Ciebie. Punkt pierwszy. Strach, lęk przed brakiem pieniędzy, przed zmianami w życiu, podejmowaniem decyzji związanych z nowymi planami i nowymi celami, strach porażki. Punkt drugi. Brak planu na siebie. Celu i motywacji w życiu, co chciałbym robić innego. Punkt trzeci, wycofanie się i omijanie szans, jak coś zaplanuję. Nowy plan, nowy cel, na przykład szukanie nowej pracy. Punkt czwarty, strach przed wodą. Punkt piąty, problem od 4 lat ze sprzedażą naszego domu nowo powstawionego w Polsce. Nie możemy go sprzedać mimo zainteresowanych ludzi. Dom energetycznie był sprawdzany i oczyszczany, ale dalej szukamy źródła problemu w sprzedaży, blokady lub ingerencji czegoś. Szósty punkt, ciężka praca. Praca ponad wymiar godzin kontraktowych. Ilość tych godzin przepracowanych nieadekwatnie do wypłaty. Praca od 15 lat w jednej firmie. Do tego od 5 lat mieszkam i pracuję w jednym miejscu i mam wrażenie utknięcia i przeszkody, by uwolnić się z tego miejsca i znaleźć nową pracę. Punkt siódmy, zdrowie. Częste bóle głowy, tak jakby ktoś wbijał gwóźdź w moją głowę. Problem z widzeniem na jedno oko, to jest oko lewe. Nierozwinięta rogówka. To jak byłem dzieckiem, tak lekarz zdiagnozował. I brak ostrości w tym oku i od czasu do czasu bóle pleców. To tak mniej więcej jak się zacznie, to tak miesiąc czasu, później przerwa i jak wraca, to z powrotem. I punkt ostatni, wysokie libido. Jest tak wysokie, że przeszkadza tobie to w normalnym życiu? Ja wiem, że to intymne pytanie bardzo... Ale jakby w czym problem? Przeszkadza. Okej, okay, dobra. Dobrze, Rafale, to teraz poproszę Cię o wyłączenie mikrofonu na Skype'ie. My zaczniemy z Kasią pracę. Ty możesz w tym czasie, nie wiem, wygodnie sobie usiąść. Jak będziesz potrzebował wyjść, to wszystko się nagrywa. Dostaniesz sesję potem, jak skończymy. Kasiu, weź sobie kilka głębokich oddechów. Policzę teraz od 10 do 1. A ty będziesz łączyć się z ciałem subtelnym Rafała. Dziesięć. Widzę już od pewnej chwili Rafała. Rozpoznaj go. To na początek. Czuję, że to on, ale jest zawinięty bardzo szczelnie.
cała jego powłoka jest bardzo szczelnie zamknięta, jak folią, taśmą. Ale czuję, że to on. Powiedz, jak wygląda. Z każdej strony możesz go obejrzeć i również tę przestrzeń, w której jest. Jest cały biały, a nie emituje światła, taką delikatną tylko może powłoczkę. I to nie jest folia, która go otacza, tylko to jest jego kolor. Jest bardzo sztywno ściśnięty, jak mumia wygląda. Przestrzeń jest czarna, a on jest zawieszony tylko na takim cienkim wideokręgu, który pulsuje. Okej. To przede wszystkim podejdź do Rafała i powiedz, że już jesteś. Wszyscy, jak podeszłam, to mam wrażenie, że to jest nie folia, tylko jak pajęczyna. Jak odezwałam się do niego, drgnął. Rozpoznaję cię. Tak, coś poruszyło się w nim. Możesz się z nim kontaktować? Może, nie wiem, telepatycznie na przykład? Nie słyszę od niego żadnych sygnałów, ale widzę, że reaguje na moje bodźce. W jaki sposób reaguje? Jakie są jego reakcje? Szamocze się. To tak jak wygląda, tak jak owinięta w pajęczynę mucha. Że jak lekko dotknąć, to widać, że drga. Ustal z nim jakiś sygnał, żeby odpowiadał tobie tak, nie. Dobrze. Będziesz wiedziała, kiedy jest tak, kiedy nie? Tak, raz drgnie jest tak, dwa razy nie. Zapytaj go, czy pamięta o tym, że nas zawołał. Czy wie o tym? Tak. Czy zgadza się na tę sesję? Tak. Chce tej pracy i daje pełnomocnictwo? Tak. Tylko i wyłącznie na tę sesję. Tak. Bardzo dobrze. Teraz, kiedy mamy jego zgodę, Kasiu, chciałabym, żebyś uniosła się i zobaczyła, na czym jest zawieszone. Czyli idziesz tam po tym pulsującym, nie wiem, co to jest, sznureczek, To jest cokolwiek. pajęczyna. Na samej górze jest wielka, wielka pajęczyca. Pajęczyca. W jaki sposób jest Rafał z nią połączony? Zobacz dokładnie, do jakich części ciała przymocowany jest Rafał i połączony z tym pająkiem. Do odwłoku. A Do jej odwłoku, ale ona również broni go paszczą. To Bo znaczy. go odwraca, zauważyła mnie i odwraca się. Odwłokiem, tak żebym widziała jej paszczę, Aha. a nie mogła dotknąć pajęczyny. Ponieważ mamy pełnomocnictwo do pracy, zamroź tę pajęczycę. Zblokuj ją, tak żeby nie mogła poruszać się, wykonywać żadnych czynności. Dobrze. Zablokuj również przepływ tego impulsu poprzez tę nić pajęczą. Kiedy to robisz, Dobrze. powiedz, jakie impulsy do niego płyną. Przez tą pajęczynę ona też mu wysyła jakiś jad, jakiś lep, truciznę. Zobacz, co powoduje to w Rafale. To jest tak, jakby to miało go strawić. Jakieś enzymy, które będą powodowały, że będzie zastygły, będzie się rozkładał. Okej. To znaczy, że transformuje jego energię w jakiś sposób. Tak. To zobacz, z jakiej na jaką. Teraz już To jest ten. taki dziwny, że z energii życia na stagnację, na takie wycofanie, na zatrzymanie. Żeby energia nie krążyła, nie dawała stymulacji, tylko zatrzymywała wszystko, a wręcz żeby regres nastąpił. Regres do jakiego stanu? Do stanu życia. Żeby nie żył, tylko żeby zanikał. Żeby zanikał. Chodzi o to, żeby fizycznie umarł? Nie, bardziej chodzi tu o energię, żeby ona jej malało, żeby on się
coraz bardziej czuł obciążony, zmęczony, jego ruch robi się coraz wolniejszy i w ten sposób. Czyli proces jest taki, ona wpuszcza, ta pajęczyca, jakiś jad, on transformuje energię, tą, która jest ruchem, życiem, procesem, jakimś zmianą, na regres, obciąża ją, spowalnia i co się Tak. dalej dzieje z tą energią? Ta energia jest wypełniona tym płynem, więc robi się gęsta i ona nie może krążyć. Część tego płynu zostaje w rafale, a część ta zmieszana z jego energią jest emitowana przez tą pajęczycę. Bo ta pajęczyna jest tak jakby jej tkanką, więc ta sama pajęczyna już pobiera tą energię. Pobiera Nie tę tyle energię. przesyła do środka, tylko ją po prostu wysysa, jak Wysysa. tkanki. I odżywia się tym ten pająk. Tak. Ale już teraz nic nie płynie. Powiedz Rafałowi, przekaż mu, żeby zatrzymał wszystko. Żaden jad do niego nie płynie i nic z niego nie wypływa. Rozumie? Może to zrobić? Zastyga wszystko. Dobrze. Zapytaj go, czy ma jakieś podłączenia w głowie tej sieci. Mówi tak. To za pomocą intencji tylko też mu to przekaż, żeby te podłączenia z siebie zdjął, zsunął z głowy. Próbuję to wyprzeć z siebie, bo one są w środku. To są tak jak części też tej pajęczyny utkane. Powiedz mu, że to nie wymaga Popychane żadnego są. wysiłku, to jest tylko myśl. Wypycha. Już. Dobrze. Co to robiło z jego głową? Zatykało jego myśli. Tak, wszystko miało za zadanie go absolutnie zestopować. Jego myśl nie płynęła, nie gnała, nie chciała niczego. Tak bardziej trzymała ją w Ok, jednej ramie. czyli chodzi o stagnację cały czas. Zobacz teraz, czy może mówić, kiedy nie ma już tego kokonu na głowie, na twarzy. Nie, jeszcze nie. Zobacz, czy coś zasłania mu twarz, usta, Zresztą jak możliwości mówienia. przeskanować całe jego ciało, to on ma wszędzie tą pajęczynę. W najdrobniejszych miejscach, gdzie tylko mogła się wypełnić, To się w wypełniła. gardle, wszędzie, wszędzie. Dlatego nie może używać strun głosowych. Nie może oddychać, nie może się ruszać. Ok, podejdź do Rafała. Za jego pozwoleniem dotknij go. Teraz podaj mu rękę, weź go za rękę. Robisz to i powiedz mu, żeby wstał z tego, jednocześnie zrzucając z siebie całą tę pajęczynę. Tak jak w lesie czasami wpadasz w pajęczynę, ale ją po prostu ściągasz z siebie. Trzymam go za ramiona, bo nawet nie mogę go złapać za rękę. Jest cały sztywny od tego. Tak samo jak zrobił to z głową, po prostu ściąga za pomocą myśli. Również Mówił, z wewnątrz siebie, też z gardła. Cała ta sieć opada. Dobrze. Zrobił to? Tak, zwiotczą, bo go to też trzymało w pionie. Sprawiało, że był sztywny. Tak, ale dawało też funkcję podpory, Dobra, może usztywnienia. stoi teraz na własnych nogach, Jeszcze nie. ale może mówić. Nie, jeszcze nie. Wszystko się miękkie zrobiło w nim. Tak jakby nie miał. Mięciutkie, jak Mięciutkie. gąbeczka jest. Kasiu, to przeskanuj Rafała w takim razie. Zobacz, co sprawia, że nie może mówić. Wszystko wygląda, jakby było rozpuszczone. Ja wiem, że nie ma strun głosowych, ale on myśli, że musi używać strun głosowych. Nie ma kośćca, nie ma budulca. Wszystko ma rozpuszczone w środku.
Zostawisz mnie z nim na chwilę? Dobrze. Rafale, możesz mówić, możesz używać strun głosowych Kasi. Słyszysz mnie? To powiedz słowo, żebym wiedziała, że mogę z tobą porozmawiać. Możesz używać jej strun głosowych. Powiedz, jak masz na imię. Powiedz swoje imię. Troszkę głośniej. Damian. Ile masz lat? Skąd pochodzisz? Kim jesteś? Co robisz? W swoim życiu. Co się takiego stało, że znalazłeś się tu? Kogo zaatakowałeś? Kto cię zaatakował? Wszystkie informacje dotyczące ciebie są w tobie zapisane. Odszukaj tych informacji i odczytaj je. Jak cię zaatakowało, to co się stało? Opowiedz mi, co było później, że trafiłeś aż tu? Padłem w pułapkę. Przeszyło mnie coś Co na to było? wylot. Co cię Jakaś przeszło? dzida Dzida, w którym miejscu? albo róg. Albo róg. W które miejsce doznałeś tej rany? Tak tu. Głowę? Głowa. I w pierś drugi. To były śmiertelne rany? Chyba tak. Nie pamiętam. Odczytaj, masz te informacje w sobie. Śmiertelne. Umarłeś. Co myślałeś i co czułeś wtedy? Zaskoczenie. Adrenalina. Walka. Dobrze. I co się dzieje dalej? Twoje ciało fizyczne przestaje żyć. A co się dzieje z tobą? Zobacz, którędy wychodzisz ze swojego ciała. Tymi ranami. Jednocześnie przez obie rany. Tak, próbuję je wypchać z siebie. Walczę z nimi. Trzymam je w rękach i próbuję wypchnąć z siebie. Zobacz, czy wychodząc ze swojego ciała rozdzielasz się. Tak. Na ile części? Na dwie, jak te rany. Jedna część, czego jest świadoma, jak czuje. Jedna część ta z głowy widzi tylko światło, blade, oślepiające światło. Nic nie może dostrzec, tylko wszystko ją oślepia. I tylko czuje. Nic nie widzi, a czuje.
i tylko czuciem walczy. I walczy cały czas. Tak. A ta druga, ta z piersi rana? Widzi krew. Ona widzi, już nie czuje. Dobra, idziemy do przodu. Co się dzieje? Wszystko zamiera nagle. Cały obraz się zatrzymuje. Idź do ważnego momentu. Co się tam dzieje, Damian? Wszystko stoi w miejscu. Popatrz teraz na siebie z góry. Zobacz z góry. Dlaczego wszystko się zatrzymało? Bo ja tam zostałem, moje ciało. A się nie mogło, nie mogłem wyjść z siebie przez te rany. Zostałeś tam? Tak. Tam, gdzie zmarło twoje ciało fizyczne? Tak. Zobacz, czy odchodzisz z tego wymiaru ziemskiego w ogóle. Nie. To poszukaj momentu, w którym inkarnujesz jako Rafał. I patrzysz na wszystko z góry. Śnią mi się jakieś drzwi. Widzę jakieś drzwi w ciemnym, czarnym korytarzu. Przez te drzwi widać światło. I ja tam idę. Która z twoich części idzie przez te drzwi? Ta z piersi, ta co nie czuje, tylko widzi. Co się dzieje z tą drugą? Została tam, bo jest ślepa. Tylko czuje, więc została. Zobacz, co się dzieje z tobą po przejściu przez te drzwi. Wchodzę do innego życia. Widzę światło i nagle inne osoby. Inną rzeczywistość. To Rafał? To ty jako Rafał? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale też mieszkam w Rosji. Zobacz, ile razy urodzisz się jeszcze, aż do życia Rafała. Później już będzie Rafał. Zobacz, czym się charakteryzuje to życie w Rosji po życiu Damiana i w czym jest podobne do życia Rafała. Nie ma. Bardziej widzę niż czuję. I mam wrażenie, jakbym tylko się unosił w tym życiu i tak nic nie jest namacalne. Jakbym oglądał film i był w jego środku, ale nic mnie nie dotyczy. Nic nie jest moje, ale dzieje się ze mną. W życiu Rafała twoje ciało fizyczne przekazało mi, że odczuwa strach i lęk przed brakiem pieniędzy, przed zmianami w życiu, przed podejmowaniem decyzji, przed planowaniem, ustalaniem celów, ale również przed porażką. Zobacz dlaczego. Bo ja nie czuję, żebym na coś miał wpływ. To tak jakbym właśnie oglądał film i był w środku niego. Wszyscy mnie widzą, śmieją się, ale ja ich do końca nie słyszę. To nie czuję, że to jest moje, że mam wpływ na to. Jakbym był zanurzony w wodzie i tylko słyszał to wszystko tak z oddali. To przez to, że tylko jedna część i to rozdzielona zeszła do ciała fizycznego? Ta, która widzi, a nie czuje? Chyba tak. Zobacz, dlaczego w życiu fizycznym, jako Rafał, brakuje tobie celu na siebie, ale też omijasz szanse życiowe, zawodowe. Wycofujesz się w ważnych momentach.
Koniec jest kompletne. Bo nie widzę sensu. Ja nie mogę nawet niczego dotknąć, tak jakby mi przechodziło przez palce. Twoje ciało fizyczne mówi również, że pracuje ponad wymiar godzin, na które masz kontrakt i nieadekwatne zarobki do tego. Masz poczucie utknięcia na domiar tego jeszcze od 5 lat i pracujesz i mieszkasz w tym samym miejscu. Zobacz, jaka jest przyczyna tego. Jestem zobojętniały. Zobacz, dlaczego masz wysokie libido w życiu Rafała. Nie wiem. To jeszcze to sprawdzimy potem. Dlaczego odczuwasz bóle głowy, takie miejscowe, jakby ktoś bijał gwóźdź? Nie wiem. Dlaczego masz problem z widzeniem w lewym oku? Lekarze powiedzieli, że nie rozwinęła się tobie rogówka, ale w tym oku po prostu nie ma ostrości widzenia. Są problemy. Nie czuję tego, nie wiem. A dlaczego bóle pleców? Takie długotrwałe, potem przechodzą, potem znowu. Ja nic nie czuję, nie wiem. A dlaczego boisz się wody? Ja się czuję, jakbym był zanurzony w wodzie. Zobacz, dlaczego masz problem ze sprzedażą domu. Bo on nie należy do mnie. Do kogo należy? Ty go zbudowałeś. Ale nie mam poczucia, że jest mój, więc go nie mogę sprzedać. W porządku. Damian, zostaw mnie teraz z Kasią. Kasiu, rozłącz się. Jak się czujesz? Dobrze, ale wszystko mnie swędzi. Jakoś ciężko, ciężko, taką ciężką energię ma, smutną, ociężałą, nie płynie energia w ogóle, jest cały taki wstrzymany, nie ma ruchu. Okej. Wiemy, że ma jeszcze prawdopodobnie w sobie to coś, co wpuszczał w niego ten pająk. To powiedz, nie wiem, Rafałowi, tak go będę nazywać, żeby cały ten jad z siebie wyrzucił. Wypchnął po prostu. Wszystko, co nie należy do niego, wypycha. Kompletnie. A ty sprawdzaj, czy nie zostawił czegokolwiek. I powiedz, co z niego wyszło. Wiesz co, wygląda, jakby był nasączony jak gąbka. Jak syropem, taką lepką mazią, jak miód, syrop. I co to jest? To jest trucizna, jakiś enzym, to jest z tej pajęczycy, jakiś jej Chciałabym, żebyś tkanka. tego dotknęła i zobaczyła, jaką to ma wibrację, jaką ma częstotliwość. Dlaczego to powoduje stagnację u Rafała? Z jednej strony rozpuszcza tkankę, bo jest żarłoczne i agresywne. Ale fizycznie nie jest nic wpuszczane, to tylko na Nie. poziomie energii, więc jaką, więc rozmawiajmy językiem częstotliwości. Dobrze. Niemoc, taka poczucie niesprawczości, że nie ma decyzyjności do czegokolwiek, i nie widzi sensu podejmowaniu w ogóle tych decyzji, bo on z góry zakłada, że to się nie wydarzy, że nie ma sensu poświęcać na to energię, bo i tak to spali na panewce. Jest owładnięty cały czas takimi myślami, które się sabotują. Wie już dlaczego? Odczuwa stagnację również w życiu fizycznym. Przepływa przez niego coś, co ma to powodować. To jest oczywiste. Rozumie to?
Tak. Ponadto jest podzielony, czyli jedna część tylko jest tutaj na ziemi, część, która widzi, druga część pozostaje w miejscu, w którym umarł 2 życia wcześniej. Dlatego nie czuje się kompletny. Dlatego nie może jego życie wyglądać jako kompletne i pełne. Sprawdź, Kasiu, dlaczego Rafał, ty sprawdź, obejrzyj go z zewnątrz. Dlaczego takie wysokie libido i te problemy z bólami głowy, z okiem i z plecami? To jest w tej części, która została w tamtym życiu, tych 2 życia wstecz. Rafał, ta część, którą rozmawialiśmy, tak jakby wszystko się podzieliło. Ta ma widzenie i takie poczucie właśnie stagnacji, niepełności, a tamta została w tamtym wymiarze i jest oślepiona, zagubiona. Ona czuje emocjonalnie i wszystkie problemy, o których ta część nie wie, wie tamta, Okej, okay, to ale nie są idziemy tam. skomunikowane. Idziemy do tamtej części. Na raz, dwa i trzy. I powiedz, jak widzisz tę część. Tamta część jest zamknięta w sobie, cały czas tkwi w tamtym miejscu. Jest z jednej strony przerażona, ale z drugiej strony nastawiona na agresję, bo to już jest takie mocno skrajne. Cały czas jest oślepiona ogromnym białym światłem, które też powoduje cały czas takie napięcie ogromne Zobacz, i zagrożenie. skąd pochodzi to białe światło. To jest wynik urazu, które dostało ciało fizyczne. Czyli jest jakaś trauma właśnie Tak. w głowie i w piersi. Bo przeszło przez oko. Czyli mamy traumę związaną Tak. z taką tragiczną, nagłą śmiercią. W Tak. momencie, kiedy odczuwał walkę, adrenalinę i zaskoczenie. Dokładnie. Zostawisz mnie z nim na chwilę? Będę go nazywać Damianem, bo pewnie zareaguje właśnie na takie imię. Damian. Słyszysz mnie? Cześć. Znasz mnie? A ja cię znam. Przyszłam ci coś pokazać, chciałbyś? Nie, nic nie widzę. Co chcesz mi pokazać? Nie widzisz, ale czujesz. Zgadza się? Tak. Poszukaj swojego fizycznego ciała. Jest? Nie wiem, gdzie jest, nie wiem. Nie ma go już. Nie ma. No ale czuję go Gdzie go czujesz? sobą, że jestem. Dotknij do swojej głowy. Zimna. Co jeszcze czujesz, kiedy dotykasz swojej głowy? Że jest twarda, zimna, jak rzecz. Poszukaj tej rany, której doznałeś. Jak ją czujesz? Jest zimna, bardzo zimna. I co tam czujesz? Śmierć. Poszukaj drugiej rany, tej, którą masz w piersi. Nie widzę, nie wiem, gdzie jest. Nie czuję jej. Palcami, rękami. Odszukaj ją. Jest czy nie ma jej? Czuję śmierć. Gniliznę, rozpad. Tę śmierć czujesz tylko w tych miejscach, gdzie były rany? Czy w całym sobie czujesz? Całym ciele. W całym ciele. Rozpina. Ale to nie jest już ciało fizyczne. Wiesz o tym? Ta część, ty, jesteś nieśmiertelny i niezniszczalny. Sprawdź, czy ta śmierć, ta zglinizna, to jest coś, co jest twoje, czy nie twoje. Moje.
Było moje. Mhm. Było. Zobacz, gdzie produkujesz to wrażenie, to uczucie, że jest to zgniłe i że jest śmiercią, jest jak śmierć i jest zimne. Centrum tego białego światła w głowie, we mnie, w tej Dobrze. ranie. To włóż swoją rękę tam do tego centrum. Włożyłeś? I powiedz mi wszystko, co tam wyczuwasz. Sześciuteńko. Napięcia, frustracje, agresja, walkę, ucieczkę, ale i walkę. Podoba ci się Strach. strach? Nie. Podoba ci się to czuć? Nie. Wszystko jest za mocne, za intensywne. A jednocześnie sam to produkujesz. Wiesz, tam gdzie produkujesz to, tam gdzie jest to centrum, tak jak gałką przykręć to troszkę, tak żebyś zmniejszył intensywność tych doznań. Zrób to. I powiedz, co się dzieje. Kręci mi się tak wszystko, jakby zawirowało. Dobrze. To zmniejsz jeszcze troszkę. I jeszcze Światło trochę. nie jest tak intensywne. Aha, to jeszcze trochę. Trochę jakby przygasało. Dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze trochę to przygaś. Boli mnie. Oczy mnie bolą, głowa mnie boli. To przygaś teraz ten ból. I przekręcasz jak gałką od radia. I ten ból odpuszcza. I zmniejsza się. I zmniejsza. I teraz znika całkowicie. Co czujesz teraz? Zmęczenie. Ogromne zmęczenie i ciężar. Dobrze. To teraz zrobimy coś innego. Teraz za pomocą czucia twojego i tej ręki. Najpierw przykręcałeś to, żeby zmniejszyć intensywność. Teraz będziesz podnosił to do góry. Bardzo, bardzo powolutku. Podnosisz. Podnosząc częstotliwość, czy prędkość wibrowania, jasność, delikatność, subtelność. Powolutku. Co się dzieje? Czuję się, jakbym pęczniał, ale tak delikatnie, przyjemnie. Lepiej się teraz czujesz? Tak, taki bardziej pełny. Dobrze. Jesteś gotowy teraz, żeby usłyszeć, dlaczego tu jestem? Skąd cię znam? Dobrze, powiedz. Odczytaj wszystkie informacje, które ze sobą przyniosłam. Pochodzę z twojej przyszłości. Poznamy się, kiedy będziesz miał ciało fizyczne jako Rafał. Jedna część, która widzi, żyje w ciele Rafała. Część ciebie, czyli ty. Druga część jest tu. Cały czas. W tym samym miejscu, ale obie w stagnacji, obie bez zmian, nie odczuwając żadnych zmian. Twoja część fizyczna nie rozumie, dlaczego przeżywa wciąż i wciąż bóle głowy. Bo mnie boli. To cały czas ta rana. Tak. Wie, że ta rana jest pamięcią. Tylko o tym, w jaki sposób umarłeś. Wiesz o tym? Nie, boli cały czas. Jak może być pamięcią?
Chcesz coś spróbować zrobić? I znowu swoimi rękami dotknij tej rany i zbierz ją. Tak jakbyś lepił z niej kulę z błota. Wiesz, jak to robi się? To zrób to. Teraz, trzymając tę kulę w jednej ręce, drugą ręką otwórz sobie takie drzwi, których w środku są neutralne częstotliwości. Takie je wymyśl sobie i włóż tę kulę z tą raną, z tą pamięcią o tej ranie, z tą traumą tam za te drzwi. I tam cały ten ból, całe to odczucie tej traumy rozpuszcza się. Jak się teraz czujesz? Spokojniejszy. Cały czas masz ranę w głowie? Chyba nie. To dotknij się, sprawdź. Nie jestem wypełniony, nie ma rany. Bardzo dobrze. Widzisz, że to tylko pamięć była o ranie, a nie rana? Pełny. Dobrze. Zobacz, dlaczego twoja część fizyczna ma problemy z widzeniem, szczególnie w lewym oku. To przeszło tak od powyżej skroni. Co to jest? Co tam masz? To była taki dzida. Wyostrzony konar. Czyli rana. Tak. To zbieraj ją. Zrób dokładnie to samo, co z tą, z którą posprzątałeś przed chwilą. Dobrze, już. Sprawdź, dlaczego fizycznie twoje ciało odczuwa bóle pleców. To tamta rana. Przeszyła kręgosłup cały, weszła przez piersi i przeszyła cały tułów, aż do pośladka, za miednicę. Pozbieraj wszystko. Już teraz wiesz, że to tylko pamięć. I wyrzuć. Dobrze. Już. Wszystko. Tak. Zobacz, dlaczego fizyczne twoje ciało ma wysokie libido, które przeszkadza mu w życiu. Ta moja frustracja chyba i cały czas gotowość do walki. Adrenalina, Tak. czyli to, co czułeś w momencie śmierci. Śmierci. Cały czas jestem pobudzony. Byłem Jak teraz się czujesz? stanowany. Dobrze. Bardzo dobrze. Czy jest jeszcze coś, jakaś pamięć, jakaś trauma w tobie? Coś, co powoduje, że źle się czujesz? Chyba nie, chyba już nie. Nie widzę nic, nie czuję nic. Posłuchaj, zrobimy teraz jedną rzecz. Cofniemy się trochę w czasie, ale do takiego momentu, gdzie jesteś pełen, jesteś jednocześnie tym, co widzi, tym, który widzi i tym, który czuje. I nie jesteś podpięty przez żadne pająki, nikt nie korzysta z twojej energii. Zaprowadzisz mnie tam? Idziemy. Raz, dwa i trzy. I co widzisz, gdzie jesteśmy? U podnóża jakiegoś miasta. Zobacz, jak masz na imię. Dawid. Dawid. Zobacz, co to za miasto, w jakiej części geograficznie. To są chyba Ateny. To są piękne.
Widać się ze wzgórza. Kim jesteś? Kupcem. Jestem kupcem. Popatrz na. Mam mnóstwo ludzi, za których biorę odpowiedzialność, decyzje, które muszę podejmować. Jestem majętny. Pójdziemy to teraz do ważnego momentu, w którym coś się dzieje, coś się zmienia. Idziemy. Mam jakiś dylemat. Muszę podjąć jakąś ważną decyzję. Decyzję, która będzie niosła konsekwencje też dla wielu moich pracowników. I co się dzieje? Ciężko mi z tą decyzją. Ale podjąłeś taką decyzję. I zobacz, co się dzieje z tobą. Zobacz na poziomie energetycznym. Mam wyrzuty sumienia. Okropne, straszne, które mnie nękają. Nie mogę spać. Nie mogę sobie znaleźć miejsca. Boję się już podejmować jakiekolwiek decyzje. I Dobrze. zostaję z niczym. Zostajesz z niczym. W momencie, kiedy zacząłeś odczuwać wyrzuty sumienia, zobacz, czy coś się zmienia energetycznie. Wszyscy mnie opuszczają. Wszyscy, jestem samotny. I tak jakbym się zatrzymał i boję się pójść w jakimkolwiek kierunku. Okej, fizycznie zostajesz sam. Zobacz, czy. W którym momencie na twojej linii czasowej zainteresował się tobą ten pająk? Jak podupadam, jak zostaję sam. To idziemy Jak dokładnie do tracę. tego momentu, że kiedy do ciebie podchodzi, kiedy go do siebie dopuszczasz. To jest moje zwątpienie W co wątpisz? w siebie. Że czego nie możesz zrobić? Że niczego nie mogę zrobić, że nie powinienem niczego robić, że nie powinienem podejmować decyzji, że jestem miałki, mały. Nieważne, że nie potrafię. Okej. I co się dzieje? Ty myślisz o sobie najgorzej i w tym momencie. Co się dzieje? A mi wpuszcza niteczki do głowy. Ale zanim ci wpuszcza te niteczki, podchodzi do ciebie, zauważasz go, obejrzyj to sobie. Teraz z góry wszystko widzisz. Nie, jestem pochłonięty swoimi myślami i swoją troską nad sobą. To Więc na jakim poziomie się z tobą kontaktuje? mentalnym, Co ci mówi? że mam rację, Masz że rację, że jestem jest nic nie wart. beznadziejny. Tak, że jestem nic nie wart, że nie powinienem podejmować decyzji, że jestem głupim. Krótkowzroczny. Je, jak na to reagujesz? Co ty na to? Mówię, że tak. Właśnie tak. Tak jest. I tak zaczynam myśleć. Już jak zaczynam myśleć, to on mi wpuszcza niteczki i snuje mi tymi niteczkami do głowy To i zanim zapycha wpuścił ci mnie. pierwszą niteczkę, zobacz, zanim cię dotknął pierwszy raz, co się wydarzyło? Spowolnij czas, powiększ sobie ten obraz i zobacz dokładnie, jak to robi. Co widzisz? Kiedy powiedziałem, że ma rację, Co się stało kiedy z się tobą, tak kiedy mu jeszcze powiedziałeś, bardziej, że ma rację? wtedy straciłem już wszystko. To teraz zatrzymaj się, zanim pozwoliłeś mu wpuścić w siebie tę niteczkę. Zatrzymaj się. Odwróć się i obejrzyj sobie swoją linię czasową wstecz. Zobacz, czy jesteś beznadziejny, głupi, krótkowzroczny i nic nie wart.
Zobacz w perspektywie całej Twojej egzystencji, całej Twojej egzystencji, ta jedna decyzja, ile jest warta i jakie ma znaczenie. Zmienia wszystko. Zmienia wszystko w moim życiu. Nie zmienia wszystkiego. Popatrz na całą swoją egzystencję, na te setki prawdopodobnie żyć. Popatrz wstecz. Każde z tych żyć to tylko pstryknięcie w czasie. A tu mówimy o jednej decyzji. Jednej, jedynej, która przekreśliła całego ciebie. Kompletnie. No. I teraz z tego punktu popatrz na swoją przyszłość. Zobacz, co z tobą się wydarzy w momencie, kiedy oddajesz siebie, swoją wolę jakiemuś pasożytowi. Całe, wszystkie moje życia są bardzo trudne, ciężkie, pracowite, bez owoców mojej pracy, nikłe, miałkie. Przyznałeś mu rację. No dobrze, to teraz w tym momencie, zanim mu pozwoliłeś wpuścić cokolwiek w siebie, chcę, żebyś pozbierał wszystkie traumy i wszystkie, całą pamięć o trudach. Już wiesz doskonale, jak to zrobić. Wszystko. Pozbierałeś? Też mam taki błoto lep. To pozbieraj to wszystko. Mam. I wyrzuć. Wyrzuciłam. Dobrze. Dobrze. Trud życia. Poczucie, że życie jest trudne. Wyrzuć. Też. Poczucie, że trzeba się napracować. Ciężko. Poszło. Poczucie, że decyzje są trudne i że można popełnić błąd, który zmienia wszystko. No, w głowie mam. Wiesz, gdyby dziecko uczące się chodzić wątpiło w siebie przy każdym upadku, to żaden człowiek na świecie by nie stał na dwóch nogach. Każdy upadek to błąd, ale błędy są po to, żeby być doskonalszym. Albo możesz wybrać zwątpienie w siebie. Zawsze to zależy od ciebie. Dobrze. Wyrzucasz wszystko, czy zostawiasz? Tak. Poczucie bezcelowości. Na barkach wyrzucam. Bez sensu. Poczucie piersi bez sensu. W sercu. Dobrze. Lęk przed brakiem. W dłoniach. Mam to w dłoniach. Lęk przed zmianami. Przed podejmowaniem decyzji. Przed porażką. W czewiach. Poczucie, że nie możesz zarobić, że nie możesz być nie możesz jakby w pełni korzystać z siebie i być dobrze wynagrodzony za swoją pracę. To mam w głowie. Wszystko sprzątasz, wymiatasz. Wycofywanie się. To strach w żołądku, przy sercu. Zwątpienie w siebie. Też. To wykorzeń do cna. Poczucie, że coś powinieneś i czegoś nie powinieneś. Dobrze, w oczach. I teraz poszukaj poczucia swojej własnej wartości. Nie wiem. Jestem pusty. Jakbyś był pusty, to byśmy nie rozmawiali. Zgadza się? To z kim rozmawiam? Z pustką? Z kim rozmawiam? Nie mogę się odnaleźć.
Gdzie jest Twoja świadomość? Tak tu chyba. To poszukaj. Poszukaj. Wybadaj ręką, wymacaj. Nawet jeśli jest maleńka, ona tam Taka jest. kuleczka, taka Jest. malutka kuleczka. Dobrze. Weź ją do ręki. Delikatnie wibruje. Obejrzyj ją. I poczuj. I co To jest czujesz? ciężka. Ciężka. Ciężar. Aha. Jak z kamienia. Jak z kamienia. Dlaczego jest ciężka? Zobacz. Bo nie daje jej lekkości. To daje Bo jej ją lekkość. zamknęłam. To daje jej lekkość. Otwórz ją. Trzeba ją wyczyścić. To zrób to. I powiedz, co z niej ściągasz. Smutek. Dobrze. Pretensje do siebie. Żal do siebie, złość na siebie. Wszystko wyrzucasz. Sprzątasz i wyrzucasz. Co tam jeszcze? Co sprawia, że jest ciężka? Moje frustracje, moja niemoc. Wszystko to, co mam w odczuciu do siebie. Moje najskrytsze myśli o mnie. To oczyszczasz to i mów cały czas, jak to robisz. Trzymam i rozpoznaję te uczucia. A jak rozpoznaję, to one się ulatniają, jakbym ściągał Dobrze. brud z tego. Tak, bo to jest brud. Programy. Na swój temat. Myśli, uczucia i emocje. Jest jaśniutkie. Teraz jaśniejsze. Jak teraz wygląda? Jak świetlisty płomyczek, jak kulka. A czym wibruje? Nazwij to, co czujesz. Nadzieją. Nadzieja, nadzieja, że co? Taką, że szans, że mogę, że tak naprawdę wszystko mogę. To pozwól się temu uczuciu rozprężyć i wypełnić ciebie całego. Takie delikatne, blade światełko. Kremowe wręcz. Rozprowadź je po całym sobie. I z kim teraz rozmawiam? Ze mną. Masz na imię Pustka, czy Nie. inaczej? Nie. Jaki jesteś teraz? Pełen wiary, optymizmu, chęci. Dobrze. Popatrz teraz na tego pająka. On bardzo chce ci włożyć do głowy taką nitkę i powiedzieć ci, że jesteś nic nie wart, głupi i krótkowzroczny. Co ty na to? Nieprawda. Co nieprawda? Nie jestem taki, nieprawda. Skąd wiesz, że nie jesteś taki? Bo czuję, że nie jestem taki. Gdzie czujesz? No, co sobie, tym światełkiem. Rozumiesz? Nie jestem. Rozumiesz? Kto ma rację? Ja mam rację. Ja, moja światełko ma rację. Będziesz pamiętał zawsze, że je masz? Jest przyjemne. Lekkie. Ciepłe. Wiesz, dlaczego ten pająk mógł do ciebie podejść wcześniej? Bo czułem pustkę. On po Bo prostu. nic we mnie nie było. Kto tobie to zrobił? W sumie to ja sobie.
chyba. On tylko wykorzystał okazję. Wątpiłem w siebie. Mógł podejść i powiedzieć: Widzisz, jesteś nic nie wart, ponieważ ty o sobie tak myślałeś. Ponieważ zwątpiłeś w siebie, to on ci powiedział: Wiesz, to ja sobie z ciebie skorzystam, ale na mój własny sposób. A teraz? Chcesz iść z nim? Nie. Chcesz mieć Nie. życia według jego pomysłów? Nie, ja mam jasność w sobie. Gotowy, żeby wrócić do swojego ciała, do ciała Rafała w 2020 roku, na twoich warunkach, Tak. swoją własną drogą, na swój własny Tak. sposób? Jesteś pewien? Tak, Chcę to tak, usłyszeć. Tak, żebym tak. była Jest. przekonana. Jestem pewien, tak. No Tak. dobrze. To liczę do trzech. Spotykamy się w 2020. Raz, dwa i trzy. Rafale. Halo, dzień dobry. Tak. Jak się czujesz? Jakbym dopiero otworzył oczy. To otwórz oczy i rozejrzyj się. Jak się czujesz? Jak widzisz siebie? Świeżo. Czuję się świeżo, pełen energii. Gdzie czujesz ten power, tę energię? Wszędzie. Gdzie jest twoje światło? Wszędzie jest wprost cały. Dobrze. Zobacz, jak teraz, jakie życie byś chciał teraz sobie zbudować i wytworzyć. Jakie możesz? Chciałbym coś stworzyć. Chciałbym mieć na coś wpływ. Chciałbym mieć. To zobacz. Mam. Ja mam szereg możliwości Jakie i masz mam wybór. możliwości? To powiedz, masz wybór. Jakie masz możliwości? Decyzji jest mnóstwo do podjęcia. Czy podejmujesz decyzję o tym, żeby zarabiać konkretne pieniądze? Tak, bo ja mam to w rękach. Czy możesz wprowadzać zmiany do swojego życia, realizować plany, stawiać sobie cele? Tak, bo planów jest mnóstwo i każdy mogę wybrać. Bądź z każdego zrezygnować, to zależy ode mnie. A co z porażkami? Jakimi porażkami? Mogą się zdarzyć? Mogą, ale planów jest mnóstwo. A jak się zdarzy jakaś porażka, to jak zareagujesz? Zwątpisz w siebie i pójdziesz za pająkiem? Nie, no jest drugi plan. Super. Zobacz, czy. Jak się czujesz w wodzie teraz? Lubię maczyć nogi. A pływać? Niekoniecznie. A jest to dla ciebie problem? Nie, po prostu. Okej. Popatrz, jak twoje zdrowie, jak twoje fizyczne ciało, głowa, oczy i plecy przede wszystkim. Czasem są ciężkie. Dlaczego? Oczy, głowa. Dlaczego? Tam jest dużo decyzji, ale jest wszystko dobrze. Dużo planuję, zastanawiam się. To wiesz co? To zrobimy jedną rzecz. Chciałbyś? Jeszcze jedną dla No. ciebie. W głowie prawdopodobnie produkujesz energię mentalną, związaną z myślami, przekonaniami, pomysłami. Ale jest jeszcze energia seksualna, która jest ogromnie kreatywna.
Oprócz tego, że jest związana z przyjemnością, to jeszcze dzięki tej energii można kreować. Poproś Kasię, żeby pokazała Ci, w jaki sposób to zrobić i zharmonizuj sobie tę energię mentalną i energię seksualną. I dobierz sobie takie częstotliwości, żeby było optymalnie. Najlepiej dla Ciebie, żeby żadna z tych energii nie była przeciążona. I powiedz, co robisz. Wyrównuję je, rozprowadzam, wyrównuję, żeby miały taką samą gęstość. Jaki to daje efekt? Spójności. Że wszystko jest spójne. Któraś z nich, Że tak. energia seksualna wypełnia też energię mentalną i powoduje, że jest bardziej sprawcza, że lepiej funkcjonuje, że jest jaśniejsza, bystrzejsza. Co? Obciąża głowę, czy nie obciąża już? Tak Nie, bardzo. wyrównuje, właśnie Wyrównuj. już nie jest taka ciężka. To teraz wyrównaj sobie wszystkie energie. Całą energetykę. Swoją tutaj na poziomie subtelnym. I kiedy to zrobisz, prześlij te wibracje swojemu ciału fizycznemu, żeby również wszystkie energie wyrównały się. Okej, jest tak. Dobrze. Wszystko w porządku teraz? Tak, wszystko jest w porządku. To wykreuj coś. Coś stwórz. I sprawdź się na przykładzie jakimś. Wykreowałam piękną łódź, którą zrobiłem sam. Ze wszystkimi zdobieniami. Czyli jednak lubisz wodę. Tak jak łódź, którą sam dłutowałem, zrobiłem ręcznie. I z Dobrze. pięknego białego drzewa. Gdzie z tą łodzią się wybierasz? Dokąd? Będzie pływać wzdłuż rzeki, będzie służyć innym. Zostaw mnie teraz z Kasią. Kasiu, rozłącz się. Powiedz, jak widzisz Rafała teraz? Jak wygląda on sam? Zwróć uwagę przede wszystkim na te miejsca, które sprawiały jakieś dolegliwości. No właśnie, w ogóle zaczął się bawić bardzo energią. Jak zobaczył, że może je sam regulować, wyrównywać, bądź nawet mieszać je ze sobą, bardzo go to zainspirowało. Bardzo interesuje go, jak pobudzi swoje energie, mieszając je, ale taki jest względny spokój, jest takim siłą opanowania. Ma bardzo dużo pomysłów, ale nie jest to gorąca głowa, że już teraz, że wyrywamy się przed szereg. Wszystko jest takie wyważone, spokojne i ma swoje ugruntowienie, że każda jego myśl i pomysł jest podparte konkretnymi rzeczami, planami. Dobrze. Nie jest to takie nic na wiatr. Jest tak, stoi i patrzy tak daleko. Kreatywność jest? Bardzo ogromna. Czerpie z głowy i z energii tej seksualnej, Tak, potrafi i z dopiero, tej. jak to wyrównał, wtedy wszystko stało się takie jasne i wszystko się wyrównało. Bardzo Wtedy nie było dobrze. za dużo w głowie, przestała go boleć głowa i nie było tutaj obciążenia. To wszystko ładnie się rozprowadziło. Zapytaj Rafała, czy teraz, na tych warunkach, z taką postawą, z takimi częstotliwościami, z takim rozumieniem siebie i z taką świadomością, czy będzie mógł sprzedać swój dom? Tak, bo on chce sprzedać ten dom. Cały czas, co myśli o tym domu? Że nie jego? Nie może? Nie, nie, tylko że ten dom jest sprzedany i Okej. go sprzedaje. I go sprzedaje. On ma inne pomysły na zrobienie coś z tymi pieniędzmi. Ten dom jest sprzedany. Bardzo dobrze.
Czy chciałby sobie coś powiedzieć, sobie fizycznemu? Nie do końca to rozumiem, ale że jasność wizji i że ta jasność wizji jest tym i czy słuchać siebie intuicji, iść. A gdzie ma tę intuicję? Czego ma słuchać dokładnie? Niech powie Tu konkretnie. tego, ma słuchać tego światła, które wzbudził w sobie, które rozprowadził po całym sobie i to światło jest nim, to jest jego głos i to jest jego wiara w jego możliwości. I to światło jest w nim. I on nim emanuje. Zadaj pytanie subtelnej części Rafała. Jak Rafał fizyczny ma rozpoznać, że to jego własny głos? On to czuje. On to je... To... Zapytaj go. Niech podpowie. Bo ten głos nigdy z ciebie nie zwątpi. Bo jest tobą. Bo on daje ci siłę. On daje ci siłę. Daje siłę i nigdy nie wątpi. I nie zwątpi. Tak. Zapytaj Rafała Subtelnego, czy chciałby jeszcze coś zrobić dla siebie w naszej obecności. Swoich bliskich zawołać. Niech zaprosi i rozpozna tych, którzy przychodzą. Kto przyszedł? Dwie osoby. Ta żona i dziecko. Chciałby coś przekazać swoim bliskim? Tak, emanuje światłem i daje taki spokój. Może chce przekazać też informacje o tym, czego doświadczył, czego jest świadomy? Informacje z tej sesji. Chce? Tak. Czy ktoś z jego bliskich chciałby mu coś powiedzieć? Nie słyszę. Powiem szczerze, że nie słyszę. Rozmawiają ze sobą, ale to takie subtelne, bardzo czułe, delikatne. Okej. Będą wiedzieli, pewnie. Jeśli gotowy, może wypuścić swoich bliskich. Teraz już możemy zamknąć tę sesję. Tak, dziękuję. My dziękujemy. Chce sobie otworzyć jakieś piękne miejsce, czy my mamy wyjść? Nie, on pójdzie. Dobrze, niech otworzy sobie jakieś wspaniałe, stworzy wspaniałe, najpiękniejsze, najwspanialsze miejsce, na jakie ma ochotę. Powiedz, co sobie stworzył. Jeszcze ja widzę jasność, bo w jego głowie się tworzy jasność przyszłości, taka jasna przyszłość. Ach, to ta jasna wizja, o której mówił Tak. wcześniej. Dobrze. Tak, cały czas o tym. No to niech idzie. Niech idzie, biegnie, tworzy i żyje w końcu. Na 100%, w pełni. Zamknął za sobą? Tak, zamknął. Kasiu, rozłącz się teraz z Rafałem. Ze wszystkimi i ze wszystkim. I pozwól, żeby energia tej sesji kompletnie cię opuściła. I tak rozłączona ze wszystkimi, ze wszystkim, pójdź do swojej przestrzeni i na jeden podnieś swoje wibracje i zregeneruj się. I ty możesz zharmonizować wszystkie swoje energie do najlepszych dla siebie parametrów. I czujesz się pełna, silna, pełna mocy, radości, szczęścia, ale też spokoju, harmonii i życia. I na dwa czujesz te piękne wibracje już w swoim ciele fizycznym i czujesz, że każda komórka twojego ciała wibruje właśnie tą radością, mocą, szczęściem i pełnią. Twoje ciało się budzi, staje się lekkie, coraz lżejsze i coraz delikatniej, lżej wibrujące i gotowe na powrót. Budzi się i chce już bardzo wrócić, bo na trzy wracasz i możesz otworzyć oczy.
jak się czujesz, Kasia. Dobrze, dobrze, dziękuję. Okej. Wrócisz do nas, Rafale? Już się. Czy chciałbyś coś powiedzieć po swojej sesji? Ogólnie to bardzo mnie dziwiło to z tym pająkiem, bo teraz wiem, dlaczego się boję pająków, ale całkiem mi to wyszło z głowy. I co jeszcze przy tym, jak było oczyszczanie tej rany wokół i tak dalej, zaczęło mnie strasznie ściepać oko. I to akurat tylko to lewe. Także. No. Ale oczyściłeś już teraz. No. Oczyściłeś na maksa. Totalnie. Ze wszystkiego. Powiedz, jak się czujesz teraz. No, czuję się taki trochę bardziej zmotywowany. I taki bardziej naładowany energią. Za chwilę tobie jeszcze powiem o tym procesie metabolizacji, ale zanim to zrobię, powiedz, czy chciałbyś opublikować swoją sesję, czy zostaje prywatna? Nie, opublikujmy. Zasłaniamy buzię? Nie, nie. Super, bardzo, bardzo dziękujemy. I dziękuję Wam obojgu za piękną sesję, wspaniałą pracę. Zostańcie jeszcze.